Siemaneczko, witajcie z tej strony Gileon i witamy dzisiaj w odcinku, gdzie omówimy sobie parę tutaj, nie wiem, z 5-6 rzeczy nowych, które zadziały się w aktualizacji 12.10, która była dzisiaj o godzinie 10. Zapraszam do oglądania. Także pierwszą rzeczą, którą pewnie od razu jak wejdziecie do gierki się zdziwicie, to jest zmiana w ustawieniach sprintu, czyli domyślny sprint jest teraz domyślnie włączony, to pozwala sprintować bez wciskania przycisku sprintu. Możesz to zmienić w menu gra w ustawieniach. Także jeśli ktoś jest zdziwiony, że kurde ma na shifcie sprint, a kurde wciska sprint i mu nie sprintuje, to po prostu musicie sobie włączyć domyślny sprint i będzie wam normalnie sprintować. Także to tutaj pierwsza rzecz, która właśnie no jest nowa. Kolejną tutaj ciekawostką jest to, że powróciły lamy. Wiem, że pewnie na zdjęciu średnio jest to widoczne, ale powróciły lamy zaopatrzeniowe. Nie wiem, ile dostajemy mniej więcej matsów i amunicji, ale wiem, że dodali tą lamę, także jeśli komuś było przykro, że wraz z nowym sezonem nie było lam, lamy powróciły. Kolejną, ale dość fajną ciekawostką jest to, że po aktualizacji pistolet zmienił głos, także strzela on mniej więcej w taki sposób. Zielony, oczywiście przełączanie też tak działa, no i ma po prostu inny dźwięk, tak, niż zawsze, także to jest kolejna taka ciekawostka, a my już się widzimy w następnym. Następną rzeczą jest to nowa dodana broń, która nazywa się mina zbliżeniowa i zadaje ona 50 obrażeń, tak ona generalnie wygląda, rzucamy ją, jest ona tak, możemy ją rozbroić i podnieść, co najfajniejsze, jeśli w nią wejdziemy. Nam nie zadaje HP. Nie wiem, czy wrogom zadaje HP, nie wiem, ale jest to następna nowa broń. I szczerze, z takich rzeczy to już chyba tyle. No na pewno też oczywiście jakieś poprawki błędów, jakieś błędy się zmieniły. Nie wiem, jeszcze może po krótkiej pocięciu jeszcze coś wam fajnego dopowiem. Także kolejnymi naprawionymi błędami, które właśnie są, to jest, że gracze nie mogą zbierać przedmiotów używając przycisku interakcji, czyli teraz mogą. Powolni gracze nie mogą sami się reanimować. To zostało naprawione. Krzyże, kontrole Xbox i drążki przestają reagować po przejściu do zakładki zbrojni. Też to zostało naprawione. I interfejs przestaje odpowiadać po otwarciu menu społecznościowe znajomych, a następnie przejściu do interfejsu ekwipunku ustawień. Czyli najprawdopodobniej listę znajomych raczej nam chyba naprawili mniej więcej. No i co? I to z tych błędów tyle. Także co? To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem wam w jakimś stopniu, co się zmieniło w tej aktualizacji. Nie było jakieś bardzo dużo nowych rzeczy, ale myślę, że na tyle, ile było nowych rzeczy, to powiedziałem. Wiem, że pewnie jest jeszcze więcej jakichś nowych rzeczy, ale to, co ja widziałem, to wam powiedziałem. Mam nadzieję, że się odcinek podobał i siemaneczko.